Monikę Suder, witam Państwa i zapraszam do rozmowy Echo 24. A dzisiaj rozmawiamy o energetyce. Jest ze mną doktor inżynier Andrzej Tatarek, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Darko. Panie dziekanie, uczelnia zaangażowała się w propagowanie energetyki u dużo młodszych uczniów, nie studentów, a uczniów. W jaki sposób się zaangażowaliście, w jaki sposób uczelnia się zaangażowała? Konkurs energetyki odnawialnej, w tym roku będzie trzecia edycja, został zapoczątkowany przez pana Michała Klubę, obecnie wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Tak się składa, że pan Michał Kluba prywatnie interesował się energetyką odnawialną. Był studentem studiów podyplomowych pod tytułem Energetyka odnawialna na naszym wydziale. Wyszedł z ideą takiego właśnie konkursu, ponieważ rozpoznał sytuację, że w kształceniu uczniów szkół średnich w kierunku właśnie technik, systemów czy urządzeń energetyki odnawialnej brak takiego konkursu, który pozwoliłby tym młodym ludziom wykazać się swoją wiedzą. Oczywiście oni kończą szkołę, idą na studia, niektórzy idą do pracy zawodowej, ale idea takiego konkursu, pewnej jakiejś rywalizacji, tak, narodziła się. Kierownik studiów podyplomowych, pan doktor inżynier Arkadiusz Świerczok, tą ideę podtrzymał i tak zaczęła się nasza współpraca. Jest to już trzeci konkurs. Jesteśmy partnerem w tym konkursie. Nasi pracownicy przygotowują pytania do poszczególnych etapów. Sam nasz Wydział Mechaniczno-Energetyczny także zajmuje się energetyką szeroko pojętą, w tym energetyką ze źródeł odnawialnych. A czy to jest też tak, że wykorzystują Państwo na przykład te pytania konkursowe wśród studentów i sprawdzacie wiedzę, czy na tym poziomie licealiści sobie poradzili w konkursie, a Wy? Myślę, że przygotowujący pytania, bo jest to dosyć szeroki wachlarz naszych pracowników naukowo-dydaktycznych, podobne pytania, nie wiem czy te same, dlatego że tutaj tego nie kontrolowałem, ale myślę, że podobne pytania dają naszym studentom. Natomiast była taka prośba od organizatorów konkursu, żeby nie oczekiwać tego samego, co od studentów, więc myślę, że delikatnie te pytania są łatwiejsze. Jakie jest zainteresowanie młodych ludzi? Chcą się uczyć energetyki odnawialnej? Jest to dla nich taki ciekawy kierunek? Myślę, że tak. Nawet jestem przekonany, że tak jest, ponieważ analizując nawet sprawę konkursu, 3 lata temu w tym konkursie wzięło około 50 kilku szkół. Z tego to było około 1000 uczniów. W tej chwili, w trzeciej edycji, jest 83 szkoły i ponad 2000 uczniów. To z całej Polski szkoły tak, są, tak? Tak, konkurs jest ogólnopolski, więc tutaj widać, że to jest progres, tak? Narasta. Jest patronat firm branżowych, patronat Ministerstwa Energii, Ministerstwa Edukacji, tak? To się rozszerza, więc gdyby nie było zainteresowane wśród młodych ludzi, to nie mielibyśmy takiego progresu. I myślę, że jest to świetna idea. Natomiast tu jakby starając się odpowiedzieć na to pytanie, czy jest zainteresowanie. Obserwujemy to także po kandydatach, którzy aplikują do studiowania na naszym wydziale. Więc jesteśmy tym podbudowani. Widzimy to zainteresowanie. Czy to jest tak, że jest trochę moda na energetykę odnawialną? Bo wszędzie mówi się o tym, że jest walka ze smogiem, czyli dobrze by było przechodzić na tę energię odnawialną, zwłaszcza jeśli chodzi o energię taką rozproszoną, czyli gdzieś tam instalowane w piece węglowe, nie piece węglowe, kotły węglowe zamieniane na te nowoczesne. Także piece węglowe. Pani redaktor, myślę, że nie tylko moda. To jest także konieczność. Kiedy ja studiowałem, i nawet w tej chwili podstawą naszej energetyki, tak, krajowej, zawodowej, jest węgiel. Oczywiście my dążymy, jako w polityce energetycznej państwa, ale też w trakcie kształcenia, dążymy do wypracowania, przygotowania studentów, przyszłych przecież pracowników, także kadry menedżerskiej, do myśli o miksie energetycznym, a więc zastąpienia węgla, odejścia w jakiejś mierze od węgla, a skierowania swoich myśli i działań i całej pracy w kierunku energetyki odnawialnej. To nie tylko moda, to konieczność naszych czasów.
A jeśli chodzi o studentów energetyki, co oni mogą robić po takim kierunku? Chodzi mi o to, jak uczelnia nawiązuje współpracę z różnego typu firmami? Czy to jest tak, że przychodząc na studia, na specjalność energetyka odnawialna, jest szansa na to, że zaraz po studiach znajdę pracę? Ja myślę, że niewiele ukończonych kierunków daje gwarancję natychmiastowej pracy. Rynek nie jest tak łatwy jeszcze, natomiast jest tutaj duża szansa. Studia o specjalności energetyka ze źródeł odnawialnych to studia drugiego stopnia. Czyli już mamy inżynierów, przychodzą na trzysemestralne studia drugiego stopnia. W dużej mierze ci studenci już rozpoczynają pracę zawodową w trakcie studiów. W trakcie studiów tych stacjonarnych, tak, studiów dziennych. I czyli myślę, dokształcają się po prostu, tak? Tak, myślę, że obserwujemy teraz taki trend, iż po pierwszym stopniu studiów spora grupa naszych studentów idzie do pracy. Chcąc już nabierać doświadczenia, no niestety uczelnia nie da im doświadczenia praktycznego, tak jak praca w zawodzie. Jednocześnie łączą te dwie rzeczy, czyli podwyższanie swoich kwalifikacji i pracę zawodową. A jak jest z innymi kierunkami? Czy to jest tak, że firmy zgłaszają się do Państwa, wyszkolcie nam pracowników tu konkretnie, bo takie są potrzeby rynku pracy i chcemy mieć takich pracowników, którzy będą się tego konkretnego, uczyli się tej konkretnej rzeczy? Mamy kontakt z firmami, no głównie z branży energetycznej, tak to jest w pewnej części naszego wydziału, z firmami, które są troszkę jakby z innej części energetyki, z tak zwanych obiegów lewobieżnych, czyli z układów chłodnictwa, klimatyzacji, z systemów, no właśnie z OZE, czyli z układów, z systemów pomp ciepła. I tutaj mamy współpracę z tymi firmami. Widzimy, że są zainteresowani, natomiast nie jest tak łatwo zmienić plan i program studiów na przykład na oczekiwanie tak jakiejś firmy czy dużego koncernu energetycznego. Cały to są wymogi ministerialne, tak, jeszcze, tak? Tak, oczywiście. Cały czas monitorujemy rynek. Możemy przygotować i to robimy. Przygotowujemy, zmieniamy plany i programy studiów. Dopasowujemy specjalności do potrzeb, ale no niestety nie odbywa się to tak nagle. Oprócz tego, tej energetyki, no jesteśmy otwarci także na współpracę właśnie ze szkołami średnimi, nie tylko tutaj w ramach konkursu, ale także w ramach tej szeroko rozumianej edukacji energetycznej. A proszę powiedzieć, ja chciałam wywołać też ten temat silników, bo Państwo również kształcą nie tylko na kierunku energetycznym, ale kierunek mechaniczno-lotniczy, tak? Jaki to jest? Inżynierii lotniczej. Inżynierii lotniczej. Inżynierii lotniczej. Tutaj też wspominał Pan, że jest szansa, że będzie nawiązana współpraca z jedną z firm. Tak, kształcimy specjalistów z inżynierii lotniczej i mamy teraz ogromną nadzieję na szerszą współpracę w tym zakresie. Nasi absolwenci pracują w różnych firmach, koncernach także międzynarodowych. I nadarza się ku temu ogromna okazja. Pod Wrocławiem, tak w okolicach Środy Śląskiej, buduje się fabryka. Więc mamy nadzieję na zacieśnienie tej współpracy z przemysłem. Także i studenci będą odbywali praktyki na terenie tej firmy, ale i być może specjaliści z tej firmy będą mogli prowadzić zajęcia dla studentów. Czyli będzie praktyka, oni będą mogli mówić, tak, o tym, co się dzieje u nich w firmach. A jak jest to z tym kształceniem właśnie dualnym, praktycznym? Mówi się o tym, że bardzo dużo powinno być praktyki. Faktycznie idzie edukacja w tym kierunku? Jest taka możliwość, są studia dualne. To jest nie tylko moda w tej chwili na takie studia, ale myślę, że jest duże oczekiwanie przemysłu. Niestety nie możemy jeszcze w tej chwili na naszym wydziale tego zaoferować, chociaż rozważamy taką możliwość. Mamy partnerów w przemyśle, którzy są gotowi udostępnić swoje hale maszyn, nawet swoje laboratoria firmowe, aby pozyskać bardzo dobrych absolwentów poprzez to, że współpraca, możliwość odbywania praktyk, wspólnych programów, czasami tematów badawczych, które stawiają przed nimi jakieś wyzwania, a my możemy w tym pomóc, angażując naszą kadrę, no i tych najlepszych studentów. A jakie są oczekiwania studentów? Studenci, którzy przychodzą na Politechnikę, którzy wybierają ten Wydział Mechaniczno-Energetyczny, przychodzą z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami?
Trudno mi na to tak odpowiedzieć kompleksowo. Trzeba byłoby tutaj dokonać analizy pewnie tych na pierwszym roku i tych kończących studia. Czy wasze oczekiwania przychodząc tutaj zostały spełnione? Myślę, że w dużej mierze tak. Jesteśmy dość rozpoznawalnym wydziałem na uczelni. Nie jesteśmy ani największym, ani najmniejszym. Myślę, że takim w środku wydziałem pod względem liczby studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Ale to połączenie i mechaniki, która jest wymagana w pewnym zakresie energetyki, i właśnie ściśle zagadnień energetycznych daje naszym absolwentom dobry start w przyszłości, w tej przyszłości zawodowej. I myślę, że nie zawiodą się, wybierając nasz wydział. Jakie można studiować, co można studiować na wydziale? Jakie kierunki, jakie specjalności? Mamy dwa kierunki studiów. Jest to kierunek energetyka na pierwszym stopniu studiów, tak bym chciał tu podkreślić, pierwszy stopień studiów, czyli nasz absolwent zostaje inżynierem. Dwa kierunki studiów, energetyka i mechanika i budowa maszyn. Na energetyce dwie specjalności, energetyka cieplna, nastawiona głównie na taką klasyczną, dużą energetykę zawodową, i elektroenergetyka. Drugi kierunek studiów, mechanika i budowa maszyn, to specjalność inżynieria cieplna i to są właśnie te kierunki jakby kształcenia w układzie urządzeń chłodniczych, nawet kriogenicznych, urządzeń ziemniczych. No i część, o której już żeśmy wspomnieli w tej rozmowie, inżynieria lotnicza. To jest pierwszy stopień studiów. Jeśli absolwent pierwszego stopnia studiów zechce kontynuować studia na drugim stopniu, to ma do wyboru znacznie więcej kierunków, ponieważ energetyka oferuje cztery specjalności w języku polskim. To jest chłodnictwo, ciepłownictwo, klimatyzacja, energetyka i ochrona atmosfery, energetyka jądrowa. No i tutaj jest energetyka właśnie ta ze źródeł odnawialnych oraz ta specjalność prowadzona także w języku angielskim. Ona jest adresowana głównie do studentów przyjeżdżających studiować z zagranicy. Mamy tutaj dość sporo na naszym wydziale studentów z Indii. Tak? Jest to z Indii, z Turcji, są pojedyncze osoby z Hiszpanii. No a kierunek mechanika i budowa maszyn oferuje też cztery specjalności i jedną w języku angielskim. Tam jest na drugim stopniu studiów także inżynieria lotnicza, inżynieria niskich temperatur, maszyny i urządzenia energetyczne. No to jest kontynuacja pierwszego stopnia studiów też właśnie dla tej dużej energetyki. A czy chętnie młodzi ludzie wybierają kierunki ścisłe? Myślę, że tak. Nie chcąc tutaj nikomu zrobić przykrości, jakby kogoś obrazić, tak, jeśli ktoś wybiera uczelnię humanistyczną, tak, bo tutaj czuje się lepiej, to mamy wrażenie takie, że jednak ten kierunek inżynierski, tak, kierunek techniczny, pewnie wymagający więcej pracy na początku, bo są dosyć trudne te pierwsze semestry studiów związane z kursami, związanymi z analizą matematyczną. Tak, bardzo fizyką. Często studentów przeraża właśnie to, że jest matematyka, jest kilka tych matematyk, tak. Że jest fizyka, elektrotechnika, czyli też w sumie fizyka, tylko na bardziej zaawansowanym poziomie. No ale to wszystko już można przejść. I nasze już specjalnościowe przedmioty związane z termodynamiką, mechaniką płynów i podobnymi. Legendarna jest podobno mechanika płynów. Tak, i elektrotechnika nie jest też łatwa, ale te wszystkie kursy są do zaliczenia. No, oczywiście wymaga to pracy. Niekiedy student musi powtórzyć kurs, zdarza się tak, ale myślę, że wykształcenie inżynierskie, wykształcenie techniczne, wykształcenie w kierunku inżynierskim daje tym studentom dużą szansę na znalezienie pracy. Oczywiście nie gwarantuje tej pracy. No, w sumie żaden chyba kierunek nie gwarantuje pracy. Trzeba jeszcze oprócz tych studiów coś tam porobić dodatkowo, prawda? Gdzieś... Oferta, tak. Oferujemy w trakcie studiów nie tylko to klasyczne studiowanie. Studenci mogą i angażują się w działanie różnych kół naukowych, kół wydziałowych, kół międzywydziałowych. Organizujemy współpracę międzynarodową. Są to tak zwane międzynarodowe szkoły letnie. Mamy partnerstwo z uczelnią w
Czechach, w Ostrawie i na Słowacji, w Trnawie, to jest Politechnika Bratysławska i Politechnika Ostrawska. Między innymi mamy kursy kryogeniki, międzynarodowe kursy kryogeniki. Zatem ci zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy i zdobywaniem tych kontaktów międzynarodowych mają ku temu szansę. Czyli już na studiach można gdzieś poszukać sobie kontaktów, które mogłyby zaowocować przyszłą pracą. Tak, także program Erasmus+, pozwalający na wyjazdy na uczelnie zagraniczne, zapoznać się z tamtym modelem kształcenia. Być może niektórzy studenci wybiorą pracę za granicą, tak zdobywając kolejne stopnie doświadczenia. Kiedyś liczymy na to, że przyjadą tutaj, wrócą, tak, będą przedstawicielami być może dużych koncernów, może założą firmy, będą starali się tą swoją wiedzę, te doświadczenia tak z Europy Zachodniej przenieść na grunt Polski. A wracając do konkursu, to jeszcze chciałam na koniec zapytać, kiedy finał konkursu, kiedy poznamy laureatów? Konkurs jest trzyetapowy. Etap pierwszy, ten etap szkolny już się odbył. 6 marca będzie etap okręgowy. W 9 ośrodkach na terenie Polski odbędą się te etapy okręgowe, a finał odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia w Sieradzu. I wtedy poznamy tych, którzy mają największą wiedzę z energetyki odnawialnej. Tak. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan doktor inżynier Andrzej Tatarek, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A państwu dziękuję za uwagę i do widzenia.